życie, nie twarz. Już nie chcę, gdyby chcę właśnie tak. No makeup, bo dziś to ja maluję swój świat. No makeup, znów pomaluję życie, nie twarz. No makeup, już nie chcę, gdyby chcę właśnie tak. No makeup, no makeup, no makeup, bo dziś to ja maluję swój świat. Cześć. Dzień dobry. Powiem ci, że to światło to źle się wygląda w tym świetle. O Boże, jak ja wyglądam. Nie, bo zawsze mam dokładnie światło ustawione, a dzisiaj mi Daniel tak ustawił. Ale ci poszliśmy na górę tutaj w dziecięcym pokoju. Jesteśmy, słuchajcie, bo mam później jakieś szkolenie. Więc już nie chciałam się przenosić później do pokoju na górę, a tak to okupuję cały salon. Dzień dobry wam wszystkim, kochani. Dziękuję jeszcze raz za wasze przebudzenia, bo wczoraj sobie wszystkie chyba przeczytałam i są naprawdę cudne, także na pewno wykorzystam większość to i będę się odzywać w sprawie waszych zezwoleń na wykorzystanie do książki, więc bardzo, bardzo wam dziękuję za te piękne historie waszego życia, za to, że mnie obdarowaliście nimi. Jeśli ktoś ma jeszcze ochotę, no to jeszcze możecie tam do końca tygodnia wrzucać swoje przebudzenie. Ale bardzo dziękuję za te, które przyszły się. Wczoraj wzruszyłam, tak czytałam się wzruszałam. Dzisiaj może nas być trochę mniej, bo jest to temat, który interesuje pewnie głównie, chociaż niesłusznie, że interesuje tylko rodziców albo nauczycieli samych, bo tak naprawdę nauczyciele są filarem naszego życia. Każdego z nas. Ja myślę, że każdy z nas ma swoich nauczycieli, niesie ze sobą przez całe życie. Ja zawsze powtarzam, że nauczyciele mają niezwykłą moc zmieniania świata poprzez młodych ludzi, z którymi pracują, ale o tym sobie dzisiaj z Martą porozmawiamy. Widać i słychać bardzo dobrze, no to się cieszę. Tak zawsze. Czy ja już na polskiej ziemi? Tak, już wczoraj byłam na polskiej ziemi, już dzisiaj jestem na polskiej ziemi. I w ogóle słuchajcie, wczoraj siedzimy, to było takie śmieszne, bo wczoraj siedziałam u siebie tam w tym salonie na dole, w salonie życia mojego. I w tym roku w ogóle jakoś niesamowicie kwitną drzewa. I my mamy takie różowe drzewa. Ja nie wiem, co to są za drzewa właśnie. To jest ten część, co ci wam opowiadałam, prezentu od moich przyjaciół, co dostałam. I mam trzy takie piękne, różowe drzewa właśnie. Zapomniałam nazwy tych drzewek, ale taki róż, pokażę wam jutro albo pojutrze, jak nagramy z Danielem, to wam pokażę kawałek ogrodu. I siedzimy i każdy po kolei wchodzi do salonu i mówi: o mój Boże, skąd się wzięły te różowe drzewa? Ja sobie myślę, czyli ja byłam tak nieuważna, że ja nie zauważyłam, że ja mam różowe drzewa w ogrodzie. Jak to jest możliwe, te drzewa są duże. Ale wchodzę później, Klara siedzi, moja córka, mówi: mamo, ty, a się śmieje na maksa, Klara ma 18 lat, mówi: skąd się wzięły te różowe drzewa? Kiedy ty je zasadziłaś? Potem wchodzi Daniel i mówi: weź, skąd te różowe drzewa tu są? A dzisiaj pani przyszła, która nam pomaga tutaj sprzątać, i też mówi: o Boże, różowe drzewa. I po prostu tak pięknie zakwitło w ogrodzie. Nie wiem jak u was, ale rozmawiałam tutaj z różnymi osobami, które mają jakieś tam ogródki, mówią, że po prostu tak przepięknie zakwitło. Taka wiosna piękna. Pewnie migdałowce, może migdałowce. Nie wiem, zaraz wpiszę, zobaczymy, czy to są migdałowce. W 2-3 dni tak wybuchła, zaraz ci powiem, czy to są migdałowce. Czekaj. Wiesz co? No, to trochę wygląda jak migdałek trójklapowy. Tak, coś takiego, Justyna, masz rację. Widzę, że się znasz na kwiatach. Tak, o, pisze Kasia, drzewka w tym roku to cud świata, mam to samo. No właśnie. O, Daniel, o, patrz, cześć, dzień dobry, Danielu. Nie słychać cię w ogóle.
Chciałem pokazać drzewa. No. Dzień dobry. Dzień dobry. O. O, to są te właśnie drzewa. Więc Justyna, zerknij, co to są za drzewa. Rajskie jabłonki, czy to są, czy migdałowce? Zobaczcie, nawet nie widać, słuchaj, teraz w kamerze, jak one z salonu wyglądają, jakby były takie, miały najpiękniejszy różowy kolor. Zobaczcie, jak one kwitną. W ogóle wiecie, że one w zeszłym roku nie zakwitły? Nie było ich. Dlatego myśmy ich nie widzieli, bo one po prostu nie zakwitły. Magnolia. Ania mówi, że magnolia. Może magnolia, bo ja teraz jedna mi uschła i chciałam sobie białą magnolię domówić. Tak, wyglądają jak japońskie hery, tak, szery, czy tam hery. Tak, właśnie jak japońskie drzewka. O, ja już mam, pokaż kwiaty. Magnolie to nie są, pisze. To się zdecydujcie, co to są za kwiaty, do cholery jasnej. Dobrze, pokaż kwiat z bliska, weź pokaż kwiat z bliska. Podejdź do kwiata. O, 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 o! No i teraz, co to jest? No, proszę bardzo, pokaż kwiat, Jola. Daniel lata z tą kamerką. Nie, to nie magnolia. Kasia powiedziała, że to nie magnolia. Widzisz? To nie jest magnolia. Coś innego. Magnolia nie ma liści. No tak, właśnie dzisiaj kawka będzie o drzewach. Śliwka dzika. O, patrz. Migdałki. Wiśnia piłkowana. Wiśnia. Azalia. Kocham was, nie? To nie magnolia. No dobra, może pan ogrodnik, który przyjdzie, mówią, że wiśnia. Poczekaj, drzewo wiśnia sobie wpiszę. Drzewo wiśnia. Zaraz zobaczymy, czy to. To też jestem ciekawa. Wiśnia. No też wygląda jak drzewo. Myślę, że wyniki tego konkursu ogłosimy wkrótce. Wiśnia japońska piłkowana. Wiecie co, ja też jestem za wiśnią japońską piłkowaną. Też mi się wydaje, że to jest to, szczerze mówiąc. Tak, też mi się wydaje. Wiśnie, owoce, Gosiu, byś zauważyła. Ale co, jak wiśnia japońska, to wiśnie daje później? Czy wiśnia japońska daje wisienki? Nie, nie daje wisienek. Jest aplikacja. Jak zaowocują. Ale nie, no nie było nigdy wiśni w moim ogrodzie, słuchajcie. Nie, no to już bym zauważyła, jakby wiśnie były. Tak, wiśnia bez owoców. Są na to aplikacje, wiem. Znaczy nie wiem, dowiedziałam się od was. No dobrze. No cieszę się, że jesteście, cieszę się, że was mam. Bo możemy próbować rozwikłać. Bez owoców wiśnia japońska jest, no właśnie. Ozdobne nie mają owoców, macie rację. Dokładnie. Dobrze, kochani, pewnie. No właśnie, ale jak skoro jesteśmy przy drzewach, no to trochę tak jest właśnie jak ogrodnik, który podlewa drzewa. Zobaczcie, jak ja tutaj wszystko sprowadzam do jednej puenty. I to jest też trochę o naszych nauczycielach, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Myśmy z Martą się poznały w programie DAF Self-Esteem, o którym wam opowiadałam. Jeśli pamiętacie, jeśli nie, to ja wam jeszcze przypomnę. Lady in Colors medytacja. Oni tu nie chcą medytacji, więc przestaliśmy tę medytację wrzucać. Jak będziecie chcieli medytację, to dajcie znać, to zrobimy nas, tylko już cię, Marty, nie będę przetrzymywała, to mogę jutro wam zrobić. To samo drzewo, a tyle pomysłów jak w życiu. Masz rację, Dominika. No właśnie. DAF Self-Esteem, program, w którym jestem ambasadorem, Marta też przy nim pracuje i testuje te lekcje wszystkie, które przygotowaliśmy z zespołem, 7 lekcji o pozytywnej samoocenie. Jeśli są tutaj wśród was nauczyciele, to was zapraszam bardzo do tego, żebyście z tego skorzystali, to jest za darmo, na tej stronie pobieracie lekcje, macie to pięknie poukładane różnymi tematami, zresztą Marta wam opowie, bo wszystko wytestowała. Chcemy medytację, bo nas uziemia. Dobrze, to jutro zrobimy medytację. I słuchajcie, tak, i lekcje te możecie sobie pobrać formularz, poprosić dla szkoły takie lekcje i potem dostajecie całe gotowe materiały razem z prezentacją, razem ze scenariuszem zajęć, razem w ogóle z tym, co macie mówić, z całym briefem, z ćwiczeniami, zadaniami, takie gotowce do tego, żeby w klasach 4-8
żeby przeprowadzić lekcje budowania pozytywnej samooceny, tam sobie i o ciele, słuchajcie, i o informacjach zwrotnych, o odporności psychicznej, zrobione jest też z Joasią Flis i Młodymi Głowami. Także jeśli macie ochotę, to bardzo, bardzo Was zapraszam do tego, żeby wejść na tą stronę i jeśli jesteście nauczycielami albo rodzicami, którzy są aktywni i chcieliby, żeby w szkole takie lekcje były przeprowadzone, a chcielibyście, żeby były przeprowadzone, bo ja bym chciała, żeby u mnie były przeprowadzone, w sensie jak byłam jeszcze dzieciakiem, żeby takie fajne lekcje mogły się odbyć. Także zapraszam Was na tą stronę, bo to jest bardzo fajny program, który napisałam z zespołem, a Martę też zapraszam, to sobie pogadamy właśnie o tym, jak wspierać nauczycieli, bo też robiłyśmy wspólny live dla nauczycieli, dużo rozmawiałyśmy o nauczycielach jako takich super ważnych osobach w naszym życiu. Cześć! Cześć, cześć! Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie tutaj i że mogę tutaj być. Jestem po prostu w ekscytacji wielkiej. Marta, powiedz właśnie, czym się zajmujesz na co dzień, żeby wszyscy wiedzieli, którzy mogą cię nie znać. W ogóle dziękuję za możliwość tutaj bycia, zaproszenie, wspaniale być w tej kawkowej przestrzeni. Zawsze kochałam kawki, jak to wczoraj pisałam, i przypadek nie sądzę. No i wiadomo, ciebie i wszystko, co tworzysz, tak samo. Czym się zajmuję? Jestem edukatorką, szkoleniowczynią, trenerką, coachką, niedługo psycholożką i mam właśnie propagatorką programu Daw Self Esteem. Mam przywilej pracy przy tym programie, a przede wszystkim jestem tą towarzyszką, jakkolwiek kto nie brzmi górnolotnie, w tej podróży. Jestem taką wspieraczką, dmuchaczką w skrzydła, po prostu przede wszystkim właśnie nauczycielskie, z tej naszej branży oświaty i edukacji, czyli po prostu wspieram i pomagam nauczycielom w ich takim rozwoju tym głębokim, nie powierzchownym, nie takim pseudo, tylko tym prawdziwym, gdzieś w podróży w głąb siebie, ażeby sobie uświadamiać to, co nieuświadomione i wydobyć te swoje supermoce, a dzięki temu po prostu sprawić, żeby to życie było lżejsze, żeby tam było mniej cierpienia, więcej sprawczości. Także to tak prawie w jednym zdaniu, na jednym wydechu. Ale wiesz, to dobrze, że mówisz że o tym, jakby, że wspominasz o tym cierpieniu, bo te badania, które pewnie znasz, badania z 2023 roku Jacka Pyrzelskiego, a propos pracy nauczycieli. Tak, pracy nauczycieli pokazały, że 63% badanych odczuwa wysoki, bardzo wysoki sens pracy i to też w ogóle w innych badaniach wypalenia też się powtarza, że nauczyciele mają poczucie sensu pracy, naprawdę są niesamowicie zaangażowani w ogóle emocjonalnie, psychicznie, poznawczo, bardzo zaangażowani, to jest w ogóle przy wypaleniu innych zawodów, to jest bardzo wysoki wskaźnik, no ale mają też bardzo wysoki poziom wypalenia zawodowego, prawie 70% nauczycieli jest wypalonych, ma poczucie braku sensu pracy, 57,3%, ale pewnie bardziej przez brak wsparcia i odczuwany stres bardzo wysoki. Jak ty to postrzegasz, te badania w kontekście też takiego zderzenia się z życiem, z nauczycielami, z którymi pracujesz i co to znaczy ta głęboka praca, bo też mnie to tak zastanowiło, na czym polega ta głęboka praca. Już mówię, w ogóle super, cieszę się, że tutaj tyle osób przybyło i że się wita, dzięki bardzo i wspaniale, że jesteście. Pytanie jest, skąd masz tą bluzkę, już się pojawia pytanie. Już nie pamiętam, nie przypomnę sobie w ogóle teraz, ale dzięki bardzo, ja kocham też zieleń, także a już jak zaczęłaś to spotkanie od tych rozkwitających w ogóle kwiatów, sadów, no to gdzieś tam, że tak powiem, to mnie tak urzekło i taka błogość nastąpiła, dobrze tak zacząć dzień, tak w ogóle. A to wiesz, to teraz jest kolekcja, słuchajcie, byłam, bo kupiłam sobie jedną bluzkę w Zarze naszej kochanej, nie reklamuję, ale wam się dzielę, jest dużo bardzo motywów, takich jak Marta, masz kwiatowych, pięknych kwiatowych bluzek, takich, dokładnie takich, więc jak macie ochotę, to sobie tam zajrzyjcie. Ale dobra. Cudowne jest łączenie tych wielu bytów do tego uniwersum, jakim jest kondycja zdrowia psychicznego i dbanie o nie. A zobacz, to ja mam na koszulce napisane, cuda się zdarzają, ja, no nie, no boskie, to jestem cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia, to w ogóle jest petardystyczne. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że wspaniale, że od razu napomknęłaś na samym początku, że edukacja jest podwaliną wszystkiego, że jest podstawą i że my funkcjonujemy w tej triadzie, a często o tym zapominamy, czyli nauczycielki, nauczyciele, rodzice, uczennice i uczniowie. Jesteśmy tymi puzzlami w tej układance, jak jednej cząstki elementu, jakkolwiek to nie brzmi, zabraknie, no to nie da się tak funkcjonować sprawczo, wysokowspólnotowo, wysokosprawczo,
Andrzej Tucholski lubi to. No właśnie, a propos tego wyczerpania emocjonalnego, poznawczego, o którym też wspomniałaś, i fizycznego, który jest dużym komponentem, jeżeli chodzi o syndrom wypalenia zawodowego, to nie jest choroba, od razu tak nawiążę. Nie ma ani w DSM-5, czyli w takiej międzynarodowej klasyfikacji, znaczy w amerykańskiej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych, ani w ICD-10, czyli międzynarodowej takiej klasyfikacji. Jeszcze nie, ale to możliwe. Depresja na przykład jest, no już tam od iluś lat, syndrom wypalenia nie, ale podkreśla się, że może prowadzić do wielu zaburzeń, choćby lękowych, tak, i też do depresji, nie? I to, o czym powiedziałaś w kontekście nauczycieli. Ja pracowałam bardzo długo w szkole, na każdym z etapie edukacyjnym. Miałam ten przywilej od przedszkola do Opola. I to jest... Wszystko to, co robię, jest po części, znaczy w bardzo dużej mierze na tym nabudowane. Odeszłam ze szkoły publicznej, bo byłam wypalona z wielu względów. I długo się zastanawiałam, czy w ogóle o tym mówić, czy nie, bo to może powód jest do wstydu, jak ta, która odeszła, ma być wspieraczką innych. To może będzie o mojej słabości. No ale szybko to przerobiłam, szybko biorę w cudzysłów w głowie, że to jest przepotężne narzędzie, jak ja sobie z tym poradziłam, jak ja się z tym mierzyłam, jak ja z tego wychodziłam. No i wracając do twojego pytania. Oczywiście, cudowne nauczycielki i nauczyciele, kocham, wielbię, wspieram i uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych prac, zawodów na świecie. I jednocześnie wyczerpująca i bardzo obciążająca. Tyle tych interakcji, taka polisensoryczność, czyli to narażenie na chaos, na te odgłosy, tyle komunikacji z innymi ludźmi, plus jeszcze ta presja, często też opresja gdzieś z zewnątrz. Ci biorę w cudzysłów, bo nie wszyscy rodzice są tacy, oczywiście nie chcę generalizować, ale dużo się ostatnio słyszy, ja też słyszę na szkoleniach, warsztatach o tych rodzicach bardzo roszczeniowych. Też to się działo a propos systemu stricte, no nie oszukujmy się, że różowo tam nie było i kwiatków na łące pachnących i drzewek tak jak u ciebie. I te oczekiwania, te wysoko stawiane poprzeczki, te non-stop zmiany, to wszystko powoduje, no, że tego jest za dużo, tak to takie kamloty do nas leci, tak? Tak jak te mój cudowny przyjaciel, psycholog Przemek Staroń, zresztą znasz i kochasz, opisuję to w swoich książkach, że to są jak te potężne pociski na Neo, jak lecą. Tyle, że my często nie potrafimy ich łapać, ani budować takich ochronek. No z racji tego wszystkiego, co powiedziałam, plus też, a propos wypalenia zawodowego, tam jest konstrukt, ten puzzle wyczerpania nadmiarowego, ogromnego, w połączeniu ze stresem chronicznym, to nie jest ten mobilizujący, i uwaga, nadmiernym zaangażowaniem. To jest, no właśnie, o tym, że my się bardzo angażujemy, bardzo emocjonujemy, bardzo empatyzujemy, bardzo współczujemy, tam jest nadmiar, czyli to nie jest o złotym środku. Też my jesteśmy tak predysponowani po części, my pracujący w zawodach pomocowych, trochę Zosie Samosie, są nauczycielki, edukatorki, głównie mówię o feminatywach, no bo większość z nas to jest w tym zawodzie, to są kobiety, także dajemy z siebie za dużo, nadużywamy, nie stawiamy granic, idziemy też ten people pleasing, czyli trochę ludzi dogadzania, tam jest, oj, takie kombo posiadamy często, wiele z nas osobowościowe głównie, że po prostu siebie naddajemy, tak, czyli idziemy tam, idziemy do uniwersum, no, samozaniedbania zamiast samodbania, o ironio, nie? I to jest w ogóle takie autoagresywne naprawdę. To czuję nie, mówię tak, tak? Czyli bardziej tak samo interesuję się dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nie wiem, co powie dyrektor, niż sobą. Zapominam, że ja i inni, to jest clue, tak? Tylko często się pokusuję na innych, tak? A to jestem ja. Inni, nie ja, albo inni. Także się zatracam, biorę na siebie za dużo. No, to jest w ogóle przeogromny temat. Także jak najbardziej się z tym zgadzam, widzę to często, widzę na tych pięknych nauczycielskich twarzach to umordowanie, to nadwyrężanie siebie, ten już taki rys takiego zatracenia, przeciążenia, przepracowania, i bardzo nad tym ubolewam, i dlatego wspaniale, że też jesteś na tym pokładzie dawowym i też tak cudownie wspierasz, dodajesz swój taki duży puzzle to właśnie pomagania, wspierania nauczycieli, no bo bez nich nie ma w ogóle, no dzieciaki tak samo nie będą wyedukowane i młodzież, nie nabędą kompetencji przyszłości, no i tak dalej, nie będzie lekarzy, prawników, no błagam, to jest system naczyń połączonych.
Tak, i wiesz, i ten komponent w ogóle taki, wiesz, emocjonalno-rozwojowy, nie? No bo jakby ja z tej rozwojowej psychologii idę zawsze, no to wiedziałyśmy o tym, ale to też jest, wiesz, dla mnie to jest tak oczywiste, że to jest w naszym wspólnym interesie, żeby zadbać o nauczycieli, żeby ich wspierać, bo oni mają właśnie, już się zaindukowałam tobą, przeogromny. Tak, ja lubię superbowlę. Tak, przeogromny, no ale właśnie mają przeogromny wpływ na nasze dzieci, my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, że ta osoba, no zobacz na przykład szkoła podstawowa, pierwsze klasy, kiedy jeden nauczyciel ma ileś godzin, 20 godzin tygodniowo z naszym dzieckiem, takiego intensywnego kontaktu, to czasem my rodzice nie mamy takiego prawda, bezpośredniego kontaktu, niestety, to wiesz, to jest ogromne narzędzie też wpływu i takiego możliwości kompensacji emocjonalnej, dawania innych przykładów, bycia, już nie chcę mówić autorytetem, bo to nie już takie słowo jest trudne dzisiaj, zwłaszcza w kontekście nauczycieli, ale jaka jest niesamowite możliwości, zasoby, które są w tych nauczycielach, a my tak łatwo z nich rezygnujemy, wiesz, bo to też chodzi o to, że my nie dajemy im żadnej taryfy ulgowej, nie? Wystarczy, że nauczyciel w tym. No, zachmurzony, nie wystarczy, że przychodzisz, nauczyciel jest zachmurzony, nie? I już od razu jest, to jest, ale ci się trafiła wychowawczyni i tak dalej. Nie daj Boże, nauczyciel krzyknie na dziecko, nie? No, Jezu, komu się nie zdarzyło? Niech podniesie rękę, komu się nie zdarzyło krzyknąć? Tak, nie no rodzicowi żadnemu, Gosia, ty nie wiesz, to tylko nauczycielki są rozścieczone, takie zołzy, że krzyczą, nie? No błagam, chyba nikomu, każdemu, i każdej z nas. No właśnie, tutaj wiesz, jest sporo osób, które piszą, ja odeszłam po 25 latach wypalenia i mobbing, nie? Jeszcze to dzięki Kinga, że na to też zwracasz uwagę, ale też to, co się dzieje wewnętrznie w środowisku, prawda? Czyli właśnie to, że nie dość, że jakby ten nauczyciel jest w ogóle w jakimś takim totalnym, wiesz, frontalnie po prostu do rozstrzelania, przepraszam, że tak to brzydko powiem, ale i ze strony rodziców, tak. I uczniowie dzisiaj coraz bardziej roszczeniowi, też tacy też samoświadomi, wymagający. Tak, przewymagający. Kinga, cudowna edukatorka, znamy się, uwielbiamy, też wspiera nauczycieli i wzmacnia. No dokładnie, dlatego, no właśnie to jest znowu o empatii, tak cudownie, a propos tego głębokiego rozwoju, no jestem fanką oczywiście wglądu, zatrzymania, pracy nad sobą. No w ogóle cudownie byłoby, żeby nie uskuteczniać projekcji, bo to się często odbywa, nie? Rodzice sobie nie radzą, nie są w stanie, bo są też nieświadomi albo tłumią gdzieś tam i tak dalej. Uświadomić sobie tych jakichś, powiedzmy, trudności wychowawczych, no i projektują na nauczycieli, na nauczycielki, że to ich wina, idą w obwinianie, a wiadomo, że to najlepszy pomysł nie jest, nie? No dlatego przepiękny jest to zawód, przewspaniały, przewdzięczny i dlatego a propos badań tutaj wspomniałaś dotyczących wypalenia, to najrzadziej wypalają się nauczycielki i nauczyciele wychowania tej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, bo tam jest tyle tej euforyczności, tej radości, tej wdzięczności, plus nie ma tej ocenozy, nie? Jeszcze tego oceniania cyfrowego. Tak. I to jest w ogóle... Warto wrócić w ogóle tak samo do tego, nie? A propos planu doradzenia sobie, samoopieki, czyli pamiętać, żeby czerpać z tych pięknych momentów, cudownych, te kwiaty, które na początku nam pokazywałaś z Danielem, no to są te momenty, uważność, zresztą w tym koncepcie self-compassion Christine Neff, tam jest też mindfulness właśnie, samowspółczucia, ta uważność, ta samożyczliwość, nie? To zatrzymanie. To Pascal tak samo mówił, filozof, że wszystkie nieszczęścia świata biorą się z tego, że człowiek nie jest w stanie wysiedzieć sam ze sobą, nie? Czyli tak a propos tego wglądu, zobaczyć, co mnie tam boli, nie? Co mnie tam gryzie, co to jest za kamlot w tym bucie, o czym ja myślę, czego ja chcę, czego ja pragnę. Ja tak sobie myślę, gdyby większość z nas gdzieś tam podążała w tę stronę takiego właśnie samorozwoju zamiast tej powierzchowności, płytkości, no byłoby naprawdę nam wszystkim lepiej, by się łatwiej, lepiej żyło, nie? No i przestała w ogóle hejtować innych. No właśnie, Ola pisze tutaj, moja nauczycielka, koleżanka będąc w żałobie była skaczana przez rodziców, że jest smutna, nie? No właśnie. Ręce opadają czasem, na serio, nie?
Nie, tak. No bo komponentem żałoby w ogóle nie jest smutek i nie dobrze jest przepłakać, nie, wcale. No, no właśnie, ale wiesz, ale zdarza się też tak, że jak pisze Dominika, że mam szacunek do nauczycieli, ale to właśnie przez nauczycielkę moja córka odeszła ze szkoły, prawda? I z drugiej strony, tak. No trafia się taki nauczyciel i tu bym pewnie, nie wiem czy pracujesz też z intencją, ale no praca z intencją z nauczycielami może być też ciekawa, jaka była intencja taka, jak się ona zmieniała, że taki zawód wybrałam, bo myślę, że ta intencja też później może generować, ta prawdziwa intencja, jak ją odkryjemy, nie? Że tak. Chciałam, nie wiem, zrobić to, bo sama miałam trudne doświadczenia i chciałam dać to, czego nie dostałam, albo jakiś miałam taką złość i chciałam generalnie wejść w te buty i zrobić swoje, nie? Albo to z rodziców idzie, no jakby ta intencja, myślę, że bardzo dużo też na poziomie, jak mówisz, takiej pracy głębokiej z nauczycielami pewnie może im pokazać w ogóle, czy to jest na ich korzyść, to dlaczego oni pracują w tym zawodzie, czy w ogóle jeszcze pamiętają, dlaczego, tak. Prawda? Tak, dlaczego? Tak. Nie, no część z nas jest zresztą, te dane mówiłaś, tak wyczerpanych, wypalonych, ja uważam, to jest moja teza poparta w ogóle badaniami, no że powinna naprawdę odejść, tylko no tam jest tyle lęku, co ja bardzo dobrze rozumiem, w ogóle nie oceniam tego absolutnie, tyle niewiary w siebie, a propos cudownego programu Daw Self-Esteem i budowania pozytywnej samooceny, jak nie wiesz o co chodzi, sceptycy mówią, że o pieniądze, a psycholodzy o to zaniżone poczucie własnej wartości, czy już samoocenę, tak uproszczę, nie? I to jest o tym, że my posiadamy takie walory w ogóle przeogromne, kompetencyjne, kwalifikacje, my się ciągle non stop doszkalamy, to jest jedna z tych grup, która cały czas się doszkala, no bo też tak troszkę musimy, no takie są od nas wymagania i też lubimy w to. I tak mało jest naprawdę tej pewności siebie, tej zdrowej wiary w siebie i tyle tego lęku, no właśnie, bo dyrektor, bo rodzice, bo ten kurator, bo ten już na szczęście czas przeszły, wiadomo jaki minister i tak dalej, no także to jest to odium lękowości do zdjęcia, nie? Dlatego tym... Czy już tak. Nauczyciele czują zmianę związaną z nowymi wytycznymi, no i też jakby zmianą ministra, zmianą osób zarządzających Ministerstwem Edukacji Narodowej? Tak, no już odetchnęła duża część oczywiście z ulgą nauczycielek i nauczycieli, no bo już te kajdany takiej lękowości, że tu przyjdzie ta kontrola, tutaj audyt zewnętrzny, tutaj nie można organizacji jakiejś wpuścić, nie wiem, która po prostu pomaga w tej psychoedukacji i tak dalej, także rzeczywiście no kuratorzy oświaty się tak samo zmienili w każdym z województw i nie ma tam przemocy, nie ma tam po prostu, nie będę już wymieniać tych nazwisk, ale osób, które tak naprawdę z nauką, edukacją nic wspólnego nie mają, tylko głoszą jakieś anty w ogóle edukacyjne treści, także poczucie ulgi zniknęło, no dostali też podwyżki, oczywiście też słychać, że no to nie jest wystarczające, no bo nie jest, powinni 2-3 razy więcej dostawać na starcie, no nie oszukujmy się naprawdę, no zresztą tak jak i większość z nas po studiach tak samo wyższych, jest jeden z najtrudniejszych, najpiękniejszych zawodów, no ale step by step, ja jestem fanką tych rozwiązań ewolucyjnych, nie da się po prostu zmienić tego wszystkiego w przeciągu, no nie wiem, 100 dni, po prostu na to potrzeba czasu, także no właśnie a propos czasu, żeby ten kwiatek wyrósł, tak jak pokazywałaś ty te swoje drzewka, no trzeba po prostu, chyba to Natalia de Barbaro mówiła, czasu, czułości i ciepła i trochę takiej cierpliwości, nie? No i znowu, co ja mogę z tym zrobić, jak ja się z tym mam, czego ja potrzebuję, ten wektor na siebie, nie? To tak lubi mówić Marianna Gierszewska też, która też u ciebie gościła, nie? Czyli znowu ta wewnątrz sterowność, co ja mogę z tym zrobić, jak mi jest tak źle, jak ja mogę sobie uprościć to funkcjonowanie, trochę polepszyć, żeby nie iść to obwinianie, nie? Wiecznie, że ktoś, że coś, no, żeby nie iść w malkontenctwo, w takie, no, no w ogóle jakieś takie klimaty, nie? No właśnie tutaj fajnie piszecie, że Asia napisała, trudno generalizować, o nauczycielach powiedział prosiaczek, są tacy, co potrafią i tacy, którzy nie, w tym cała rzecz. Dokładnie, jak w każdym zawodzie, nie? No część już... Tak. A czy też jest tak, że ci, którzy mają największe predyspozycje do pracy w szkole, czy oni się najszybciej wypalają? Czy się zgadza? Wiesz co, no właśnie to powiem na swoim przykładzie i nie tylko, czyli u mnie na przykład ta taka energetyczność,
jestem ambiwertyczką, też choleryczką i, że tak powiem, po włosku i praca jest w moich wartościach bardzo wysoko. Za czym idzie bardzo duże i wiele nauczycielek tak ma, nie? Duże zaangażowanie, zbyt duże, nadmiarowe, nie? Czyli po prostu my dajemy z siebie wszystko, tą energię, po prostu te zasoby, ten swój czas, tak? Zatracamy się w tym. Często, nie chcę mówić zawsze, nie bez generalizacji. I mamy te predyspozycje, tak jak mówiłam, te trochę Zosie Samosie, trochę ja zrobię to sama, trochę wstydzimy się prosić o pomoc, trochę z przyjmowaniem pomocy też są trudności, bo to świadczy o naszej słabości, a zapominamy, że to jest aktem odwagi. Także rzeczywiście te wszystkie takie skłonności i predyspozycje. Taka superempatia do brania na siebie. Tak. Zbytnie właśnie to współodczuwanie, nie? Nazwijmy tak. To biorę w cudzysłów, nieumiejętność troszeczkę tak, nie chcę powiedzieć rozdzielenia, ale takiego blendowania, o tym się mówi, o tym work-life blending, bardziej teraz takiej tendencji, bo nie wierzę w to, że można wyjść, szczególnie, że nauczyciele, nauczycielki pracują też w domach, tak, to nie są tylko godziny przy tablicy, no i całkowite rozdzielenie tych przestrzeni, mówią znawcy, znawczynie, że to jest niemożliwe, no ale jakieś umiejętne balans złapanie, nie? Relacja z odpoczywaniem jest chora, zaburzona, my w tym pionie, szczególnie te właśnie hiper, super Wonder Woman, tak jesteśmy w tym pionie, działać, robić, kreować, no to, i to wspiera to nadużywanie, to zatracanie, nie? Aż w końcu padnę, nie? No, a się bierze rzadko z inspiracji, częściej z desperacji, czyli muszę walnąć tą głową o mur, żebym się tam dopiero rozsypała i zaczęła powoli, oj, zauważyła, że coś tu jest nie halo, nie? To tam ciało mi zsyła na przykład taki syndrom wtedy wypalenia, żebym wypoczęła, z tego wyczerpania jakoś usiłowała wyjść, nie? Także... Tutaj właśnie niektórzy piszą o programie, o przeładowanym programie, o tej papierkologii. Biurokracja, tak, za dużo. Bzduropraca, kocham to pojęcie i dlatego też podczas tych form rozwoju różne, które prowadzę i też właśnie prowadzimy z Przemkiem, o którym wspomniałam, no to my staramy się pokazać, że może można coś zminimalizować, nie? Nie bagatelizować, ale może to sprawozdanie nie musi być na pierdyliard stron, sorry za kolokwializm, ale na mniej, może się za bardzo naddajesz, może po prostu szukasz bilion godzin tych materiałów i wracając właśnie do materiałów, to daw self-esteem, ja tu mam na podorędziu naszą cudowną broszurę, no właśnie zamiast szukać tryliony godzin, ty masz po prostu takie genialne gotowce na podorędziu, stworzone Gosia, no ty jesteś psycholożką, psychoterapeutką, masz ogromne doświadczenie, także tego nie trzeba kwestionować, weryfikować, sprawdzać, kto to napisał, bo to nie randomowa osoba, no tylko hello, ekspertka genialna i po prostu pobierać. No tak. ale zobaczcie, czyli to też ściągnie z nas w ogóle ten taki obowiązek poszukiwania, bo to są materiały gotowe, tak jak ty mówiłaś, scenariusze już opracowane i przepiękne, ja je wielbię, karty pracy tak samo już gotowe i prezentacje, także zamiast szukać milion godzin, tworzyć, odpalać po prostu Word Wallet Geniali, no po prostu rejestrować szkołę, co zajmie bardzo krótko, mało czasu, tak. I po prostu używać, a to stworzyła psycholożka, powtarzam, i psychoterapeutka, to jest w edukacji psychologicznej, której tak jest mało w szkołach i której my potrzebujemy. I jeszcze coś powiem, ja jak stosuję, używam tych materiałów swoich cudnych, też z młodszymi, jak pracuję z tymi ciut wcześniej urodzonymi, z nauczycielkami, nauczycielami, bo też stosuję, bo one są uniwersalne, no to słuchajcie, to jest w ogóle, tam jest tyle, wiadomo, merytoryki, eksperckości, ale tam widać Gosia, w ogóle tą życzliwość do drugiego człowieka, to, że ty na przykład kochasz ludzi, na przykład, no też, tam jest to self-compassion, samospoczucie, tam są te, dziękuję ci, że brałaś udział w tej lekcji, tam po prostu jak warkocz to się wplata, te takie ważne, przepiękne komunikaty, że dziękuję, że mogłam się z tobą podzielić, jest to rozpoczęcie, jest wprowadzenie właśnie, jest ten taki merytoryczny konstrukt, są narzędzia, metody, podsumowanie, no naprawdę i właśnie co chciałam rzec a propos szkoleń, ja się też dzięki temu uczę, czyli to jest ten... taki podwójna wartość dodana, że wspierając właśnie dzieciaki czy nauczycieli, nauczycielki, no ja też wspieram siebie, bo ja stamtąd także czerpię. No także nic no, tego to... nie stać.
No to prawda, że znaczy, nie chcę tak się autoreklamować, ale. Reklamuj, bo to jest samodobro. To jest. Ja mam cały czas, Gosia, tylko to powiem. Ja od wszystkich, którzy się zapisali i zapisały do programu, tak, do tej edycji, no właśnie ja po prostu dziewczyny przychodzą do mnie, bo to głównie dziewczyny, ale panowie też, hołubiąc, wielbiąc, uwielbiając i mówiąc, Boże, jak cudownie, że właśnie jest taki program Dove Self Esteem, budowanie pozytywnej samooceny, który wspiera nas, że już nie muszę szukać milionów godzin, że ja się uczę, że ja się też wzmacniam, że ja poczucie, że nie jestem sama i też idę z gotowymi materiałami, tak, niezbędnymi teraz, bo dzieciaki są też w kryzysie, do mojej grupy docelowej. Także. Bo DAW to jakby miało takie zapotrzebowanie ze względu na te wszystkie badania, które są od lat robione, dotyczące samooceny polskich nastolatków, teraz badania dotyczące wpływu social mediów i no w ogóle otoczenia na samoocenę. Jak wiecie, one nie są optymistyczne, no ale w ogóle badania dotyczące zdrowia psychicznego nie są optymistyczne, więc tym bardziej jakby no wszyscy czujemy jakąś taką misję, żeby różnymi możliwymi kanałami docierać do tego dziecka poprzez rodzica, poprzez nauczyciela, prawda, poprzez rówieśników, zwłaszcza, że widzimy, że też takie wsparcie międzyrówieśnicze jest dzisiaj niskie, oni tak naprawdę też nie mają tam możliwości znaczy nie widzą możliwości otrzymywania wsparcia i tak dalej, więc możecie się zapisać do tego programu, piszecie bardzo prosto, Dove Self Esteem, wchodzisz tam, tak, na stronę, pobierasz sobie zgłoszenie, zgłaszasz szkołę, a potem dostajesz informację od DAW, że zostałaś najczęściej w 100% prawie zakwalifikowana. Chodzi tylko o to, żeby to były do tych klas, do których to się do których jest to napisane, czyli 4-8, tak, klasy podstawowe. No też nie przypadkiem, no bo wtedy jakby ta sama ocena, która oczywiście kształtuje się całe życie, ale bardzo intensywnie się w tym okresie jakby ugruntowuje, też kształtuje, tak, więc ten taki program takiego jakby przyjmowania informacji zwrotnych, dawania informacji zwrotnych, przesiewania tego, co jest krytyką, co jest hejtem, mówienia dobrych rzeczy, brania odpowiedzialności za siebie, ale też za kolegę w takim kontekście bycia uważnym na innych ludzi, co jest dzisiaj też trudne w ogóle dla, jakby to nie jest taka wartość, tak jak ty mówisz tutaj o samowspółczuciu, prawda? To nie jest, i w ogóle o współczuciu, to też nie jest dzisiaj, jakby my też trochę w takim duchu indywidualistycznym te dzieci wychowujemy, mają się prezentować, być liderami i tak dalej, i mało jest takich wartości wokół widzenia drugiego człowieka, takiej jakby odpowiedzialności rówieśniczej trochę, nie? Że ja widzę, że coś się z tobą dzieje, że ja czuję, że to jest też jakby moja odpowiedzialność, żeby zareagować przynajmniej, kiedy widzę, że jesteś smutny. To jest w ogóle właśnie taki walor tych materiałów, że tam nie jest ten wektor tylko ja, tylko tak, że ja i inni, nie? Znowu tak, to, że ja nie jestem tą wyspą, tylko właśnie tworzę ten archipelag, że jestem ja i to jest w lekcji o odporności psychicznej. Jest przepiękne takie ćwiczenie, jak ty dzięki swoim zasobom możesz wspierać innych ludzi, tak? Co możesz zrobić dla drugiego człowieka, żeby na przykład, kiedy jest mu smutno, kiedy na przykład ma gorszy czas, także ja i inni, także to są właśnie te takie komponenty o przeogromnej wartości. Ja tego materiałów przeglądałam, pracuję w tej działce, branży bardzo długo, już ponad 20 lat, także znam naprawdę, czuć tutaj ducha, tak jak mówisz o tej głębokiej pracy, to tam jest głęboko. Tam jest naprawdę bardzo. Moja też przyjaciółka, nie wiem czy Gosia tutaj jest, Gilmeister, jest psycholożką, tak samo używa i mówi, też tworzy swoje materiały i mówi, że i wielbi ciebie. Gosia kocha, Gosia. Ja bardzo lubię Gosię. Gosia, całuję cię mocno. Tak, Gosia cudowna, Gilmeister, i też w swoim i gabinecie, i w szkole tak samo używa i mówi, że to jest takie nienamacalne, co w nich jest takiego. I to jest całość, unarzędziowione, tak to jest, czyli konkretne, powiedzmy, tak, dające konkretny efekt, plus ta czułość, ta empatia trwa, to takie prowadzenie za rękę, ta wdzięczność, no, przepiękne. I tak, przepraszam, ja tylko jedną rzecz powiem. Tutaj ktoś pisał, że nauczyciele nie mają superwizji systemowej. Nie mają. Właśnie. Niestety jeszcze i chcę rzec,
No właśnie, ale mogą sobie organizować interwizje, czyli budować takie zespoły wsparcia i to, że one sobie pogadają, cudne nauczycielki, porozmawiają o trudnych emocjach, nieprzyjemnych, o tym, co ich spotkało, o konfliktach, razem będą takie robiły burze mózgu, będą tam ryczeć, krzyczeć, płakać, wszystko super, byle nie tłumić, nie wypierać, no to już jest ogromna wartość. Tak, właśnie na psychologii, tak już nie pamiętam tego, na moich studiach nam psychiatra, jeden z wykładowców zwrócił uwagę, no tak nie ma, jednak może znowu to, nie? To jest jakieś, no nie, że zapchaj dziura, ale już ważny taki element, nie? Znowu o tym stadzie, znowu, że nie jestem sama, znowu, że mam takie materiały, korzystam. Tak. Ale też na przykład w terapii u terapeutów też nie było kiedyś tego super wizowania koleżeńskiego, tak zwanego, nie? Czyli jakby nie, nie było. Właśnie, a dzisiaj jest. Dzisiaj się mówi o tym, że jest takie super wizowanie koleżeńskie, czyli dwie terapeutki rozmawiają ze sobą o swoich pacjentach i się wzajemnie jakby dają sobie informacje zwrotne, jakoś patrzą z innej strony, to też jest bardzo cenne, tylko Gosia tu mówi, że często boimy się oceny przez kolegów, że nie dajemy rady właśnie, tak. To jest jakby problem, że u nas jakby w zawodzie psychologa, psychoterapeuty to jest oczywiste, że możesz nie wiedzieć, bo wielu rzeczy musisz się nauczyć, no przychodzą ludzie z bardzo różnymi problemami, dwa, tak bardzo się angażujesz, że tracisz dystans trochę do problemu, więc ta słabość jest wpisana trochę w zawód, a u nauczyciela, to co ty mówiłaś już wcześniej, prawda, no właśnie to przyznanie się, że ja czegoś nie wiem, że tak. Ja nie daję rady, kiedy masz totalne prawo nie dawać rady. Ale nauczycielki, no właśnie to nie jest natywne u wielu z nas, nie? One idą w tę stronę tych super Wonder Woman, po prostu w połączeniu z jakimiś super ekstra hiper heroskami i mają poczucie, że to jest o ich słabości. Tak. Bardzo długo myślałam, a uważałam, że jestem na dość wysokim poziomie samoświadomości, no ale to jeszcze była przed terapią, także to też inny czas. I też miałam, to było o moich przekonaniach pierwotnych, że muszę się bardziej postarać, dać z siebie więcej, bardziej się wysilić, być w tym wiecznie pionie, a nie poziomie. Tam była chora, zaburzona relacja właśnie z odpoczywaniem. Nauczycielki mają poczucie, że to ile, że tak powiem, wykonają rzeczy, spraw, dowiozą, że tak powiem, to będzie świadczyć o ich wartości. No, czyli ta znowu wypaczona idea jakiejś produktywności, nie? To też zbiera tutaj pokłosie. I mają poczucie, że jak poproszą o pomoc, no to znaczy jestem słaba, nie daję rady, jestem beznadziejna, znowu o, tu mam nadgryzione jabłko, się czułem jak to jabłko nadgryzione, czyli to jest znowu o byciu niekompletną, niepełną. Także terapia ACT lubi to, że tak powiem, tutaj trzecia fala poznawczo-behawioralnej zaprasza. To jest bardzo o tym, nie? Ja pamiętam a propos projekcji, to tylko powiem, lubię ten przykład przytaczać. Mnie bardzo irytowało zachowanie mojego męża. No i tam, gdzie jest nadmiar wkładu emocjonalnego, to wiadomo, że to jest najczęściej o nas. On ucina sobie drzemki poobiednie i mnie to wyprowadzało z równowagi. Ja myślałam, że to chodzi o to, że wtedy ja muszę ogarniać dzieci, dom i coś tam. Dopiero później uzmysłowiłam sobie to, że to było moją projekcją, bo ja mu tak zazdrościłam, że on sobie dawał przyzwolenie na odpoczywanie, nie? A ja miałam poczucie robić, działać, kreować, wycinać, rzeźbić, przygotowywać, robić sprawdziany i tak dalej, nie? I to było o tym. Czyli Bardzo dobry przykład. Ja też tak chcę, ale nie daję sobie przyzwolenia, nie? I to jest o tym, że cudne nauczycielki, wspaniale i nauczyciele jakby sobie to też uzmysłowiły, a dzięki lekcjom, bo tam jest, zobacz Gosia, w stworzonych przez ciebie materiałach, tam jest lekcja właśnie stricte też dotycząca pewności siebie, samooceny, tego piękna w ogóle takiego i wewnętrznego, zewnętrznego, i o słowie, które ma moc, czyli o komunikacji wspierającej, o porównywaniu siebie właśnie, tak, jak dobrze tego byłoby nie robić. No w ogóle o tej naszej wyjątkowości, że każdy z nas jest nietuzinkowym, to jest taka podwalina, to jest w ogóle podstawa wszystkiego. I ja nie wiem, kto będzie więcej czerpał z tego, czy nauczycielki i nauczyciele. Tak, ja sama byłam zachwycona, jak mówię, Boże, jak ja bym usłyszała takie, wiecie, ćwiczenia o ciele, znaczy... My jesteśmy tak opresyjni wobec swojego ciała, w ogóle jesteśmy wychowanym pokoleniem absolutnie w jednej wielkiej cielesnej opresji, moim zdaniem. I gdybym ja kiedyś usłyszała w ogóle, żeby ktoś mi inaczej opowiedział o ciele, nie? Że ciało to jest właśnie
ciało to jest mój oddech, ciało to są stopy, które mnie noszą, to są oczy, które za mnie widzą, ze mną widzą, czy uszy, które ze mną słyszą. Jakbym to ciało potraktowała jako jakąś swoją wewnętrzny dom, nie? Swoją świątynię wewnętrzną, a potem już, dobra, potem już się będę jakby uczyć, czego oczekuje ode mnie społeczność, w której żyję, to ja bym też inaczej trochę to ciało traktowała, więc tak. Też jak robiłam tą lekcję o tym ciele, tak sobie myślałam, Boże, jakie to jest, jak ja bym chciała tak usłyszeć o tym, że te moje stopy są takie ważne, nawet te nogi, które są za grube, ale też są ważne, no właśnie, pytacie jak na to wejść, kochani, tam, to, bo mówicie, że to jest, ja weszłam teraz na stronę DAW Self-Esteem i jak zejdziesz na dół, to masz materiały dla nauczyciela, materiały dla rodziców i mentorów, nasza misja, i wchodzisz w materiały dla nauczyciela i tam sobie masz aplikację, możesz, znaczy tam sobie wchodzisz. Trzeba się zarejestrować, niektórzy tutaj pytają, niektóre z was, czy jest możliwość a propos szkół prywatnych, czy wykupienia, że tak powiem, a propos wykupienia, nie wiem. Bezpłatnie. To jest bezpłatnie. Tak, bezpłatnie, czyli bardzo wątpię, a jak ktoś nie jest ze szkoły, słuchajcie, ja bym napisała, kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu, także piszcie, jak nie możecie się zarejestrować, czy coś do cudnego DAW Polska, na pewno odpowiedzą. No właśnie, ja pokazuję troszeczkę te lekcje, zobaczcie, no bo to już są u mnie pościągane, jest piękno człowieka, jest praca nad tą samooceną, no w ogóle one są wizualnie, nie oszukujmy się, że ten aspekt też jest ważny, moje ciało, pewność siebie, szkolne warsztaty budowania pewności siebie. Kto by powiedział, że ciało ma coś wspólnego z budowaniem pozytywnej samooceny, nie? O tej wyjątkowości, pewności siebie, no wspaniałe. No i macie gotowce, macie wszystko, prezentacje, macie zadania, które tylko drukujecie dla uczniów do zrobienia w szkole, w trakcie lekcji, do zrobienia dla chętnych w domu, tam można zasadzić roślinę, różne rzeczy. Tak. Po prostu o wdzięczności napisać, co ci to daje. O nie, no w ogóle głęboka praca nad sobą, to mało. Program będzie kontynuowany, tak, będzie. Myślę, że będzie DAF robi cały czas duże akcje związane właśnie ze wspieraniem. Natomiast to nie jest dla przedszkoli. Daniel mnie pyta tutaj na prywatnym czacie, bo on ma swoje przedszkole, nie? Mój Daniel ma przedszkole, więc pyta, czy to jest dla przedszkoli. Nie, to jest dla, akurat DAF wspiera szkoły w tym roku. Zobaczymy, jak będzie później, jak się program rozwijał, bo to oczywiście są materiały też dla rodziców, ale to nie w postaci lekcji, to sobie możecie tam zajrzeć też. Piękne. Jak odkryć swoją wyjątkowość? I tu już jest teza, że my jesteśmy wyjątkowi, nie? Kompletni, niewadliwi. To, jak widzimy siebie, ma wpływ na to, jak się czujemy. Ktoś by powiedział, Boże, jaki truizm, a ja na to, na serio? A badania mówią co innego, że z tym dobrostanem jest średnio. Dlatego jak możemy wspólnie zmieniać świat? No nie, kocham, wielbię. W ogóle już te tezy są... To już są afirmacje. Ale ty jesteś, powiem ci, jak ktoś napisał, skąd ty się wzięłaś, dziewczyno? Petardo. Ja mam natywną pogodę ducha, bo często słyszę o tej energii i w ogóle, i to, że tak powiem, jest cudowna książka, nie zaczęło się od ciebie, także no... U ciebie tak było, że nie zaczęło się od ciebie? Znaczy, są tam i też piwnice i ciemne zakątki, wiadomo, odziedziczone, plus jest ta taka natywna radość, pogoda wyssana z mlekiem matki, babek, prababek, także to jest to, ale słuchajcie, to można karmić, to można podlewać, wspierać takie, i mogą takie piękne, różowe, nie tylko drzewa wyrosnąć, jak u Gosi i Daniela w ich ogrodzie i sadzie, no tylko, że trzeba zaopiekować się sobą i zadbać o siebie, nie nadwrężać, nie przeciążać i od początku świata nie dziergać takich prezentacji, co zajmie bilion godzin i też, sorry, no ale nie wszystkie nauczycielki są psycholożkami, także no też nie umieją w to, a tu jest hello, cała na po prostu różowo, bo widzę u ciebie różowego misia, Gosia z DAF, DAF Self Esteem, przybywa z odsieczą. Ale wiesz, ja wczoraj kupiłam tego, ja wam pokażę, kupiłam dla Daniela córki, Ali tego, ja nie wiem, czy ja kupiłam to dla niej, czy dla siebie, słuchajcie, to jest niewiarygodne. To jest różowa pantera? Ci pokażę. Dobra, ja to muszę nagrać. Poczekaj. Ja to kupiłam wczoraj, a zobaczcie, ja z tym chodziłam po sklepie wczoraj, cały dzień tak chodziłam, o tak. I Daniel mówi do mnie, dla kogo to kupię? Ja mówię, nie wiem, czy ja jej to oddam w ogóle. Ja po prostu tak uwielbiam to, że dzisiaj jest taki świat, wiecie, ja wiem, że jest za dużo zabawek, nie? Ale ja mam taką historię, która... A to przytulania, zobacz, ja tutaj mam takie komisje przytulania.
Ale wiecie, ja wam opowiem tylko jedną historię, że moja mama raz poleciała z moim tatą do Stanu, do Kanady, bo brat mojego taty był w Kanadzie, mieszkał i moja mama strasznie się bała latać, to był jedyny raz, kiedy poleciała. Ja miałam tam, nie wiem, no 7-6 lat, zostałam u babci bardzo długo, pierwszy raz tak długo zostałam u babci i moja mama mi obiecała, że ona mi przywiezie dużego, pluszowego pieska. Bo ja miałam psy, kochałam zawsze psy, wiesz, miałam fioła na punkcie psów. I moja mama mi przywiozła kupę ubrań, bo tam latała po second handach, wiecie, nakupowała mi tych sukienek. I ja, ona tak to rozpakowywała i te sukienki mi pokazywała, wiecie, ja mi oczy gasły. Ja do dzisiaj pamiętam, że ja tego psa cholernego nie dostałam. Że ona uznała, że te, wiecie, że te ubrania są ważniejsze i tam popierdółki, niż ten pies. Ja go wizualizowałam, ja wiedziałam, jak ona wychodzi z lotniska z tym psem dla mnie wielkim, który się nie mieści w walizce. Więc jak ja teraz kupuję takie duże, to ja od razu, wiecie, to ja nie wiem, dla kogo ja kupuję, nie? A, dla tej małej dziewczynki cudnej. To jest projekcja ta właśnie, marzysz o takim? Ona marzy dokładnie o takim. Ale żeby takie były projekcje, tylko zdrowe, cudowne. Kupiłam to, słuchajcie, w Podkowie Leśnej jest taki sklep, w Galeria Podkowa, jest sklep na górze z zabawkami taki papierniczy i kupiłam go za 159 zł chyba, więc jak na takiego ogromnego, to nie jest też niedużo. No, ale jest tak piękny, są różne kolory jego i są też, wiecie co jest jeszcze, ja jeszcze cały czas nie mogę, no nie stwierdziłam, że nie wydam tyle, ale że jeszcze są mniejsze te, więc cała rodzinka może być, nie, że można się bawić w całą rodzinę, można mieć mamę, tatę jeszcze, no dobra, skończyłam, dobra. Ale cudowne, to jest znowu aplikowanie sobie radości, także... Ola, patrz już, o, dobrze, jak będziesz, kupię, będę dzisiaj tam akurat, bo meble kupowałam wczoraj do studia, więc jakby coś, to Ola, zadzwoń do mnie, jaki chcesz kolor, albo powiedz, czy chcesz dużego, czy mniejszego. Yeah. Dobra, czy przestać, słuchaj. Kobieto, skąd się zjawiłaś na tej ziemi? Zobacz, pika pisze. Leci na ego. No, sobie jestem na tej planecie Ziemia, jak mawia klasyk. Także no, tak sobie tutaj jesteśmy, wspieraczki, takie jak Gosia, takie jak ja i wiele cudnych edukatorek, tak nazwę ten meta, z zawodów pomocowych. No i po prostu mamy to natywnie trochę, to takie wspieranie i cudownie byłoby jednak dozować to zaangażowanie, dbać o siebie, budować ten plan samoopieki, nie obciążać, nie nadwyrężać siebie, nie? No naprawdę, no bo wtedy tu już nic nie będzie. I po prostu stara jak świat, po prostu historia, no ale nie ponalewasz, nie porozdajesz, bo nie będziesz miała czego ani miał, nie? No ja do tego doprowadziłam takiego stanu. No dobrze byłoby nie iść w te czeluści, nie? Do tego uniwersum w ogóle, ani wypalenia, a tam już jest krok od depresji tak samo, także hu, nie? Jak macie pytania do Marty, czy jesteście nauczycielami dla siebie osobiście na przykład, jeśli macie pytania, to zadawajcie, bo ja tutaj też cały czas czytam, co piszecie. Tak. Ja mam pytanie w jakby... Cudna kobieta, no wiem. Cudowna jesteś w ogóle... Jezus, wiesz, że bardzo wzajemnie, ale ja tutaj zaraz nie skończę. Ja jak cię pierwszy raz... Ja i Helena bardzo cię kochamy. Bardzo zajmie. Jak my się zobaczyłyśmy pierwszy raz, w ogóle na żywo, to powiedziałam, swoja kobieta, która tworzy to przepiękne takie właśnie stado wspieraczy, po prostu. Uniwersum. Uniwersum. Tak. Ale ja mam też tak mi bardzo bliskie, Marta, co mówisz o energii. Oczywiście stąd oni mnie znają też, że ja też dużo gadam i ten, ale ja też tam mam takie od babki, prababki, matki. Dostałam też inne rzeczy od nich, nie? Tak. Ale tą energię taką, wiesz, organiczną, taką, tak. wiesz, i idziesz do życia. To jest ta super moc, o którą trzeba dbać, nie? O swoje zasoby. Ale też to można nad tym, słuchajcie, popracować, tak. Nie? Jakby to też jest ważne, słuchajcie, żeby naprawdę i nad optymizmem przecież, pozytywnym myśleniem, takim mądrym zarządzaniem energią, no to szczególnie w kontekście nauczycieli, Marta, no to naprawdę wiele rzeczy, na wiele rzeczy mamy wpływ. Naprawdę na wiele rzeczy mamy wpływ. A tu Renata pyta, a co jeśli się już to coś wypaliło? Jeśli ma poczucie takie, że się wypaliło, to co? Mówimy cały czas o zawodowym, rozumiem, wypaleniu. No już jak jesteśmy, bo w ogóle jedna z takich orędowniczek, prekursorek, jeżeli chodzi o wypalenie badaczek, Krystyna Maslach, żona
profesora Zimbardo, tego od, to może być ciekawe, eksperymentu więziennego. Ona i Freudenberger tam w latach 70., 80. zaczęli pracować nad tym i wyłonili ten konstrukt. To słuchajcie, mówi o takich trzech etapach wypalenia w ogóle. Nazwijmy to etapach, obszarach, różnie się o tym mówi. Wyczerpanie tak. właśnie emocjonalne, to poczucie beznadziei i tak dalej, tego bez sensu. Tam jest w ogóle ta, wiecie, irytacja, złość, niezadowolenie, poczucie bezużyteczności. Drugi komponent, i teraz zobaczcie, czy to macie, taka mini autodiagnoza, powiedzmy, wiadomo, diagnozy to psychiatra daje i na psychoterapii, na przykład już u mnie tam odkryto, no, psychoterapeutka szybkie rozeznanie zrobiła, że to jest wypalenie. I słuchajcie, na tym drugim etapie jest cynizm, sarkazm, tak. tak. I to różni od, na przykład od depresji, nie? Bo osoby wypalone i cierpiące na depresję, i to chyba Wojciech Eichelberger tak często powtarza, że się zachowują, mówią i wyglądają podobnie, nie? Tylko, że tu jest obszar, powiedzmy, praca, tak. Nie, a tu ta apatia, anhedonia w ogóle na wszystkie aspekty, nie, się tak rozlewa i krótka jest dróżka. Od, u mnie to było kwestia tygodni i by wjechała ta kliniczna, nie, depresja, no trudniej by było stamtąd na serio wyjść. Także zobaczcie, jak jest u was a propos tego cynizmu, tej złośliwości, takiej kolejności, czyli że wchodzę obrażona na zajęcia, nie, jestem frustratką, taką zołzowata jestem, nie. Ja już byłam i mi było bardzo z tym źle, bo ja, to nie jest natywne, nie, a już w ogóle u mnie absolutnie nie. I trzeci taki element, właśnie kiedy brak poczucia sprawstwa, sprawczości, czyli w ogóle i negacja własnych osiągnięć, czyli no taki komponenty trzy, ta trójca jest przy wypaleniu, nie? I a wracając do tego, co teraz z tym zrobić, najlepsza witaminka C tu nie pomoże, ani Malediwy, ani gołębieski, ani w ogóle, nie wiem, inne wszelkie Jezus, bez lokowania produktów, wiadomo. Tu można. Dobra. Teraz zalokuj tam, gdzie chcesz zniżkę. Teraz pomyśl i zalokuj. No to słuchajcie, tak, dobra, muszę szybko pomyśleć. No to słuchajcie, tutaj trzeba się pochylić tak głęboko i zapewne zmienić pewne rzeczy w swoim stylu funkcjonowania, bycia, filozofii życia, bo może jestem perfekcjonistką, a tu już mi jeden coaching, pół webinaru nie pomoże i właśnie ten wyjazd na te Malediwy. Tu już wiedzie terapia, najlepiej. Może ja mam poczucie bycia niewystarczająco dobrą, czyli znowu to jabłko jak nadgryzione, czyli znowu o poczuciu mojej własnej wartości i to jest bardzo głęboko. Może ja mam przekonanie, że ja powinnam wszystkim dogadzać, czyli people pleasing, ludzie dogadzaczka i się tak naddaję, nie, wiecznie. Ja może dobrze byłoby, żebym coś właśnie przewartościowała. I na początku trzeba, dobrze byłoby zacząć od odpoczynku, bo ja nie mam tutaj sił witalnych. Jak ja mam dobre zmiany, no to ja muszę zatankować, nie? Czyli urlopy wszelkiego rodzaju są super, czy dla nauczycieli na poratowania zdrowia też jest taka opcja, ale to zależy od etapu, nie? Czasem to może pomóc i być wystarczające, jednak jak ja już jestem na tym kolejnym, tym trzecim etapie, nienawidzę, nie cierpię tej pracy, jak pomyślę o niej, to jest mi słabo i niedobrze, to, że ja wyjadę, nie wiem, do tego Dubaju, tak, no to na serio nie zmieni faktu, że ja jej dalej nie cierpię. Mi się może poprawić całą poczucie, nastrój przez jakiś czas, ciut nabiorę dystansu, ale wrócę i będę znowu sobie myślała, fuj, B. Czasem trzeba odejść, bo żeby kwiat mógł wzrastać, nawiązując tutaj, to musi zmienić glebę. Może środowisko nam nie służy, może tam jest przemocowo, mobbingowo, rozdźwięk w wartościach, bo to też jest przyczyną taką zewnętrzną. Może tam się czujemy bardzo niedoceniane. Także no, to jest taki wielki obszar, wielki kawałek, no, do pochylenia się nad tym. To nie jest witaminka C, kocham kawki i herbatki, jednak ona tu nie pomoże. Nasza na pewno może pomóc ta rozmowa z Gosią i cudowny program, żeby sobie coś uzmysłowić, uświadomić, zrobić duży krok w pracy nad sobą, nie? I zobaczyć, co dalej, czy jeszcze jakichś innych narzędzi bardziej potrzebuję, nie? Bo jak ja mam to w sobie, ten perfekcjonizm, to ludziodogadzanie, to stawianie za wysoko poprzeczek, to bez względu na obszar zawodowy, ja to dalej robić będę, nie? I też tak sobie pomyślałam, słuchając ciebie, że nawet jeśli nie jestem nauczycielem i myślę sobie o tym, o tej złośliwości, cynizmie, takich nieoczywistych zjawów wypalenia, to może warto też tak spojrzeć na złośliwego nauczyciela, nie? Że to nie jest zły człowiek, tylko to jest człowiek wypalony, może on sobie nie zdaje sprawy tak naprawdę. Zobaczcie, ile jest takich nauczycieli właśnie cynicznych, którzy już wiele lat są w zawodzie
i przychodzi to młode pokolenie i mówi właśnie, że zderza się z tym cynizmem. Tak naprawdę zderza się z tą złośliwością i z tym cynizmem. I to też może być tak naprawdę o wypaleniu, a my od razu mówimy, że a to złośliwa, cechy charakteru takie ma i tak dalej. Może ona kiedyś taka nie była. Może ona się taka stała po prostu, więc też niech to naszą taką empatię czasami pobudzi. Ja tak. Też mam pytanie tutaj, ktoś zadał pytanie dotyczące tego, a jak oceniacie nauczyciela, który krzyczy i mówi do dzieci, że może im bez problemu wstawić jedynki od góry do dołu, jak nie będą cicho? Ja to też słyszałam u siebie w podstawówce. No to ewidentne jest nieradzenie sobie ze złością i gniewem tej nauczycielki. Jak się zdarzy raz na, że tak powiem, rok, no błagam, nie oszukujmy się, kto czasem tak. Huknie, choć dobrze byłoby, żeby nie powinno. Ja też nieraz krzyknęłam na lekcjach. Jednak jak to nie jest incydentalne, a to się staje, wiecie, jakąś rutyną, no to jest ewidentnie do zaopiekowania się ma ta nauczycielka radzenie sobie z gniewem, złością, z furią. No i to jest w ogóle przemoc, nie? To jest w ogóle przemocowe. Znaczy ja bym chciała nie oceniać, ja idę w tę stronę, tak jak Gosia mówi, czyli ona się z czymś mierzy trudnym zapewne i nie radzi sobie z emocjami. No i teraz dobrze byłoby iść w tryb zdrowy do dorosły, tak, dojrzały dorosły, Asia Flis lubi to i zacząć nad tym pracować. Może już jest tak wyczerpana, może już tak nie lubi swojej pracy, no że ewidentnie to jej w ogóle nie służy. Ja już też byłam taką nauczycielką, dlatego wiem jak to jest i wspieram innych, żeby sobie... Ja myślę, że w ogóle jakby sobie tak zakonotować ja wiem, ja też chodzę na zebrania, wszystko wiem, słuchajcie, moje dzieci zawsze w państwowej edukacji, więc tutaj mi nie powiecie, że ja tam w uprzywilejowanych, przedszkole też państwowe, wszystko było państwowe, ja doskonale wiem, różni nauczyciele i ci drący się i nie drący i tak dalej, dzieci jakby mają wysoką samoocenę, dobrze się tam jakoś ogarnęły w życiu, jestem wdzięczna w ogóle bardzo tej drodze, natomiast wiesz, jakby takie pytanie, no bo zobaczcie, jeżeli my słyszymy, że nauczyciel krzyczał, no to pierwsze co jest, to jest atak też na tego nauczyciela, a może zadać pytanie, że wydarzyła się taka sytuacja, czy możemy jakoś pomóc? Jezu, tak. Prawda? Czy możemy jakoś pomóc, bo może to jest... Pomóc, nie? Możemy panu, może jest coś się dzieje, może jest jakiś, każdy z nas czasem był gdzieś w takim momencie przeciążenia, może możemy jakoś pomóc, nie? I to już zmienia w ogóle narrację kompletnie, przebieg tego zebrania, bo jeśli my na taką osobę zaczynamy krzyczeć i zaczynamy się odwoływać, mało tego, no ja też słyszałam ostatnio, że do szkół przychodzą rodzice z prawnikami przecież. Tak, tak. Na zebrania przychodzą z prawnikami też. Bo mają na przykład zaprzyjaźnionego prawnika, albo są tak bogaci, że mają prawnika swojego i ten prawnik co do systemu ocen na przykład dyskutuje z nauczycielem, albo idą do dyrekcji, że nie jakby a propos tego, że się bójka wydarzyła, już przeciwko rodzicom drugiego dziecka, więc z prawnikiem, prawda? Więc no może zacząć od pytania, prawda, jak możemy, wszystkim celem jest to, żeby naszym dzieciom to było jak najlepiej, co możemy wspólnie zrobić, jak możemy tak. pomóc. I Gosia, tu mi się przypomniał twój boski materiał a propos komunikacji. Ty tam... Kocham cię. No, proszę bardzo. Jest Helena. Helena. Słuchajcie, tam są takie ćwiczenia a propos jednej z lekcji, gdzie jest o komunikacji, o porównywaniu się i jest język szakala i to, co właśnie Gosia powiedziała a propos komunikacji bez przemocy, czyli to ty jesteś winien, idziemy w obwijanie, ocenianie, krytykanstwo, zamiast tego języka żyrafy, czyli co się wydarzyło, czy mogę ci w czymś pomóc i tam macie takie ćwiczenia, tak samo, uczące podwaliny, czyli komunikacji tej empatycznej. Wiadomo, trzeba nazwać przemoc, trzeba mieć na to uważność i nie dopuszczać do tego, jednak może na początku zamiast takiego ataku usiłować znaleźć ten pomost, naprawdę, nie? Także jest też o komunikacji w cudnych materiałach, ta w self-esteem, o tym, co robić, żeby się tego uczyć. I właśnie to jeszcze, co kocham, i poza tym trylionem rzeczy, które wymieniłam, to jest właśnie pokazanie, że to wszystko jest umiejętnością, że można się tego uczyć przez całe życie, tak jak z odpornością psychiczną i tak dalej, nie? Czy budowanie samooceny, nie? Czyli, że to nie jest akt jednorazowy, że ja już przyszłam na świat z wysoką, tylko ja nad tym pracuję. To mi daje poczucie, że ja mogę coś ciągle z tym zrobić, czyli w wysokosprawczość idziemy, nie? Znowu taką samosterowność, samoregulację, no wielbię. A teraz trudne pytanie. Ela mówi, ma pani dużo styczności z młodzieżą, może nie na temat, ale mogłybyśmy poruszyć temat chłopców, którzy gotowali żywcem ptaszka. Tak, ptaszka.
Wiecie co, ja nie wiem, czy to jest teraz temat na dzisiejszą rozmowę, no zapewne zranieni ranią, to Przemek też często powtarza, tak. Upokorzeni upokarzają, zapewne te dzieci są, nie chcę, jakkolwiek to nie brzmi, no zapewne nie są, tak sobie myślę, szczęśliwe, bo szczęśliwe dzieciaki nie mają potrzeby czynienia krzywdy innym stworzeniom, także zapewne pewnie, tak sobie myślę, od środowiska nie dostali tego, czego potrzebują i nie dostają. Tej akceptacji, życzliwości, miłości bezwarunkowej, nie? No i po prostu no, zło, że tak powiem, którego doznali, rodzi kolejne zło. No to wiadomo, że jest po prostu aktem jakiegoś wandalizmu, no i chore, no bo to jest po prostu krzywda na drugiej istocie. No także, co ja tu mogę powiedzieć? No oczywiście... No po to jest edukacja psychologiczna, psychoseksualna. Może tak? Bardziej w tym też rozmawianiu z młodymi ludźmi, bo zawsze jest ten jeden zraniony albo dwóch, którzy są inicjatorami, zawsze jest jakiś lider takiej sytuacji, tak. Ale też jest grupa, która w tym uczestniczy biernie albo uczestniczy pod wpływem, a tak naprawdę tam nie jest cała grupka dzieci, które wszystkie, których intencją była krzywda. Myślę, że tam jest sporo dzieci, które działają pod wpływem innych. I to jest temat do rozmowy w klasie też o tym, jak można się przeciwstawić, co to znaczy wpływowi, albo kiedy pojawia ci się, wiesz, coś jest wbrew twoim wartościom, nie? Jak można się zachować bezpiecznie dla siebie, ale się sprzeciwstawić w takiej sytuacji, tak? Stanąć po stronie no, tego ptaszka, tak? Znaczy stanąć po stronie słabszego, w ogóle tego słabszego, no bo ilokrotnie się tak zdarza, że tym ptaszkiem jest po prostu krzywdzony kolega, nie? A ja stoję i czuję, że to nie jest w wartościach mojej rodziny, ale jednocześnie jestem rozdarty, bo wypadnę z grupy. Jak mogę się zachować w tej sytuacji inaczej? Oczywiście nie w taki sposób, że wychodzę... Nie każdy ma odwagę, ale myślę, że są te małe akty odwagi, które możemy zrobić, prawda? Tak, odwagi się też uczymy. Tak sobie myślę, Gosia, że to cudowne puzzle do kolejnych lekcji, które może będzie też utworzyć właśnie, nie? Mam nadzieję, że tak będzie. Może razem stworzymy, Marta. Słucham? Razem my stworzymy wtedy. Ojejku, to byłoby wspaniale, oczywiście. No właśnie o tym odważaniu się, o budowaniu, nie? O tym, że ja mówię nie, stop, dość, nie przyglądam się, czyli nie jestem obojętna, 11 przykazanie, wiadomo, nie? Nie bądź obojętny, obojętna. Także wiecie, do zaopiekowania jest wiele przestrzeni. I znowu u mnie jest tak z tą szklanką do połowy pełną, pustą. Ja widzę w naszym środowisku narzekactwo, to malkontenctwo, to czarnowictwo, to myślenie takie tunelowe, nie da się, nie można i tak dalej, tyle, że staram się nie fiksować na tym, tylko jak ja mogę wspomóc, jak ja mogę wesprzeć, co ja mogę zrobić, tak? Jakie materiały, narzędzia mi pomogą w wspieraniu, a wiadomo, jakie najlepiej. Także słuchajcie, i jakby to, tam idźmy, nie? I pamiętajmy, że my mamy siebie, tak jak tutaj Gosia ma was w kawce, wy macie cudowną Gosię, Gosia zaprasza mnie. Mamy cudowną siebie, ale też możecie Martę znaleźć na Instagramie i na Facebooku. Tak. Dużo tam jest fajnych treści, więc też jakby trzymajcie się przy Marcie. Jeśli jesteście nauczycielami, to też będziecie mieli dostęp do fajnych inicjatyw. Rzeczywiście z Przemkiem. Tak. Co robicie z Przemkiem Staroniem też? My robimy wszystko z Przemkiem Staroniem, jakkolwiek to zabrzmi, Przemek chyba nas słucha, albo już wyszedł na coś. Z Przemkiem już od lat współpracujemy, szkolimy razem, edukujemy, prowadzimy rady pedagogiczne, tak samo dla cudnych nauczycieli i nauczycielek, przy wielu różnych projektach współdziałamy, także no po prostu upraszczając współpracujemy i, że tak powiem, wzmacniamy innych. To jest taki cudowne dwójkowe połączenie, przyjaźnimy się oczywiście, także to jest wszystko takie prawdziwe, autentyczne, a Gabor dr Mate, kanadyjski lekarz, a propos stresu chronicznego, mega polecamy i chorób psychosomatycznych, mówi, że i za tym idą badania, podstawą zdrowia psychicznego jest autentyczność, także i u Gosi, i u nas ją znajdziecie, a w naszym świecie często jej nie ma, bo się wstydzę, bo boję, bo głupio, co inni powiedzą, ja często słyszę, Boże, ile tej energii, ta egzaltacja, ta ekscytacja, już wyleczyłam się z tego, żeby się tłumaczyć, że też tak i mam, i to jest u mnie natywne i jakby nie trzeba mnie słuchać, oglądać, można odfollowować, jak dla kogoś jest za dużo, a można się też zastanowić, dlaczego to cię jest tym kamieniem w bucie, nie? Dlaczego to jest zaproszenie? No,
No, także można, słuchajcie, tak, ja zapraszam w ogóle, wiadomo, zapraszamy do DAW, tutaj cały czas macie link, zapraszam też do siebie, bo też mówię o walorach tego programu, Marta Młyńska Szkoli na Instagramie znajdziecie, na fejsie też, Marta Młyńska Szkolenia i Coaching i na mój program mentoringowy dotyczący wypalenia, także kto zechce, zasięgnie tam mnóstwa treści i weźmie coś dla siebie, nie? Tu macie stronę DAW Self Esteem, możecie tam tak. Materiały dla nauczycieli i tam możecie się zgłosić do lub zgłosić szkołę swojego dziecka, lub zgłosić i pytacie, czy dla rodziców też, no możecie się zgłosić, jeśli szkoła nie chce brać udziału, no to myślę, że możecie się zgłosić po prostu, chociaż te materiały dla was jako rodziców, no też może, bo to jest bardziej na prowadzenie lekcji, na dyskusję, na ten, ale myślę, że każdy może skorzystać, tak, czy dla szkół średnich, spokojnie to się nadaje dla pierwszej, drugiej klasy liceum na luzie, ja też myślałam o swoich dzieciach, kiedy to robiłam i to na pewno i pierwsze klasy liceum dokładnie myślą w podobny sposób. Tak. Jak i ja wykorzystuję tak samo na swoich warsztatach, także to jest aplikowalne, no wiadomo, dla przede wszystkim 4-8, tak. Z myślą Gosia tworzyła te materiały z drużyną, tutaj ekipą DAW Polska, jednak można zaaplikować na wiele etapów edukacyjnych i to jest po prostu kolejny kompozyt takiej przegenialności, no na serio, bo to jest o tym, że wpasujesz, to jest dla każdego, od przedszkola do opola do użycia, dlatego wielbimy, kochamy bardzo. Mhm. I propagujemy. Tak szczerze, prawdziwie, autentycznie, na serio. I to polecamy, podpisujemy się. Gosia Ome lubi to, to jest wyznacznik w ogóle jakości. Wiesz co? No tak, Gosia. Mam teraz taki pomysł, mamy takie bluzy, nie mogę żyć bez siebie, jeśli... Ja muszę kupić. Ja ci ją wyślę, tylko daj mi adres z podziękowaniem, a jeśli są tutaj nauczyciele, to słuchajcie, dla was specjalnie 20, tak teraz wymyśliłam, 20% zniżki, kod nauczyciele wpiszcie i dostaniecie w sklepie zniżkę na bluzę, nie mogę żyć bez siebie, bo nie powinniście, bo to też jest ten obszar do pracy, że... Siebie masz tylko jednego, na serio. Jest ta biała, nie mogę żyć bez siebie, jeśli ją chcecie, ona jest bardzo fajna z serduszkami, one są bardzo fajne. Jak chcecie, to jest dla was rabat 20%, wpisujecie jako kod nauczyciele, dobra? Ściskam was, kochani, czy są inne kolory? Nie, nie ma innych, są te. A dzisiaj to ja mam jeszcze, cuda się zdarzają, więc to też spoko. Marta, kocham cię, dziękuję, jesteś przegenialna i przewspaniała i przecudowna. Boże, jestem tak wdzięczna, wiesz, jak ja sobie w ogóle pomyślę, jak ja ciebie w ogóle zobaczyłam na tym dawowej tej, to normalne, no, naprawdę. No, nogi jak spadł, błagam, pani w ogóle, wiadomo, po prostu całe mająca uniwersum, pani z telewizji. Ja jestem teraz pani z kawki, już nie jestem pani z telewizji, słuchajcie. Panią siebie. Ja jestem panią siebie, ja jestem cudem, ja nie mogę żyć bez siebie. Ściskam was mocno, widzimy się jutro. Ciebie, Marta, mam, na pewno jeszcze będę gościć na kawce, obiecuję wam, że Marta na pewno będzie jeszcze w innych tematach. Życzę wam pięknego dnia, dziękuję, że byliście w tym ważnym temacie. Poczekaj, to ciebie usunę, to żebyś miała, usunęłam ci teraz to bez tego kodu. Dobra, czekaj. Poczekaj, wezmę Helenę. Daj Helenę. Dziękuję, że byliście w tym temacie, nawet jeśli nie byliście bezpośrednio zainteresowani. Poczekaj, weź Helena. No, możesz już z Heleną. Tak. Pięknego dnia wszyscy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa. Dziękuję.